Nie boicie się porównania do Tuli, która gdzieś tam była prekursorem takiego nurtu? Jest to mega dobre i mega podobne, tak? Wiesz co, Tulia jest wspaniałym zespołem, ale to mimo wszystko, według mojego ucha, jest to jednak trochę różni się od tych dziewianek. I dlatego ja nie postanowiłam się wzorować też muzycznie na tym zespole, szanuję bardzo. Chcemy iść tak w drugą stronę, w sensie takim, żeby troszeczkę stylowo od tego odbiec. Ale tradycja i sam zamysł, no, gdzieś tam może być podobny. Dlatego ludzie też mogą tak... O to pytam, bo chciałbym, żeby było jasno powiedziane, tak, że to jest wasz pomysł, że to wy idziecie sobie w takim kierunku, wam się to podoba, a nie jest to, co za chwilę, bo wiecie, że za chwilę ktoś tam zrobi, a to już było, bo jak, tak, to, jak to w internetach było. Tak, jak to między ludźmi bywa. Ludzie zawsze gadają i gadać będą. Tak. Ale wy macie troszkę też inny pomysł na to z drugiej strony, bo jeżeli chcecie, robicie to folkowo i podnosicie ta kultura coraz to wyżej, pokazując coś, czego normalnie inny zespół nie pokazuje, to robicie to zupełnie inaczej, bo tutaj w przypadku Tuli to są numery, które są dobrze znane, skowerowane, tak? W większości przypadków. No tutaj ten nasz numer to też jest podkład, to też jest cover, tylko on jest wzbogacony. Natomiast on jest to będzie taki stuningowany jeszcze twoimi skrzypcami. Tak, tak, bo to gdzieś tam w głowie chodziło. Tutaj jest kawał dobrej roboty wykonanej przez Iwonę. Ale wiesz, o czym chcę powiedzieć, że właśnie następne numery, jakie będą, no to właśnie będą takie już nasze autorskie. W oparciu właśnie o tą kulturę, czy śląska, czy słowiańską, ta, która nam się bardzo podoba i gdzieś tam w tej chwili to też wychodzi. Ale będą to autorskie utwory muzyczne. To, co mamy w głowie już, to dziewczyny, to potem tak. Dobra, słuchajcie, zaraz przejdziemy też do płyty, przejdziemy do ciochów ze Śląska i no teraz już na finał tego pytania, bo skoro wspomnieliśmy o tym nowym projekcie, nie będzie wam to kolidowało? A dlaczego? Nie. Wiesz co, nie możemy powiedzieć ani tak, ani nie. My bardzo chciałybyśmy grać te piosenki, które mamy łącznie z tą śląską biesiadą, którą lubimy i ludzie to też lubią. Nam się to podoba, dlatego że my to mamy tak właśnie opracowane, a nie inaczej. Ale ten drugi, no trudno powiedzieć, czy nam to nie będzie kolidowało. Zależy, ile... Napróbowałaście, Kaś, na którymś z koncertów te dziewianki przeczuć? Jeszcze nie. Wiesz co, jeszcze tego nie robiłyśmy. Chcemy jednak jak zebrać będą więcej 3-4. Materiału, żeby można było to zrobić jako osobne wejście. Nie, że tutaj szła dzieweczka i nagle bum, dziewianki, tylko mała przerwa. A spróbować na bis? Jeszcze nie miałyśmy odwagi, no to zobaczymy. Wszystko przed nami. Dobrze, to ja pomysł dał, jakby co, to pomysł dziękujemy. Był, żeby było jasne. Okej, jasne, powiemy o tym. Trzymam mocno kciuki za jeden i za drugi projekt, my już za chwilę wracamy do wspólnego klachania. Ja jest dziołka ze Śląska, piotr czwarno jest, umia dobrze tańcować i każdy Śląsk o tym wie. Dziochy, dobra, to wrócimy do tematu tych dziochów ze Śląska, chociaż ten drugi temat też jest bardzo ciekawy. Pytać wesoło biesiada o płyta to jest troszkę kłopotliwy temat. Więc nie wiem, czy poruszaj w ogóle ten temat, ale porusza. Tak lekko go poruszymy, dobra, bo pewnie jest rzesza fanów, kiedy czeka i kiedy nieraz po koncercie pyta o płytę. Chcemy płyta, chcemy ją wziąć do domu. Pytają. I teraz prawda. Ksenia coś powie, bo wiem, że Ksenia bierze... To Ksenia opowie o płycie. Bo Ksenia bierze cię za... Oddajemy ci głos. Bo normalnie na koncertach Ksenia to śpiewa, nie? Więc ona je, mówi... Nie tylko na koncertach. No. Więc płyta będzie, kochani, nie martwcie się, płyta będzie niebawem, bo już mamy materiał zebrany, tak, że... No dobrze, będzie. Trzymaj kciuki, ale materiał zebrany to znaczy się, że już jest ku końcowi, już jest Kaś, fizycznie widać data, czy... Fizycznie daty nie widać, tak naprawdę mamy jeszcze dwa numery do dogrania w studio, jak dogramy te dwa numery, no to wtedy mamy komplet materiału, który chcemy zawrzeć na krążku, no i... Wio do wytwórni. Dobrze, wytwórnie uważajcie, bo będą jechać. Przydziałki ze Śląska jadą. Na biało obleczone. To może być hit. To na pewno będzie hit. Ale dziochy, to jeszcze teraz temat, który bardzo interesuje mnie w tym studiu, zarówno mnie, jak i producenta listy. W jakiej formie ta płyta? Czy to tradycyjnie będzie krążek, czy jednak w dobie tej takiej digitalizacji, kiedy wszystko już jest cyfrowe i dostępne na wszystkich możliwych tam, nie wiem, portalach streamingowych do pobrania, nie do pobrania, może pójdziecie tak jak Arkadia Kero była prekursorem tego, żeby wydać pendrive'a z piosenkami. Jak myślicie, czy wasi
fani są już na to gotowi, żeby dostać pendrive'a, czy jednak będą cały czas liczyć na to, że krążek, autograf, kusiol... Raczej... Ja myślę, że... Forma tradycyjna, czyli płyta, czyli krążek, jak najbardziej się pokażą. Chcemy ją wydać też w jakiejś ilości nie hurtowej, a raczej symbolicznej. No, więc... bo jedno wydano płyta młocie, nie? No, okładki wystarczy podmienić, nie? Tak, tak. Także plastiki już są generalnie, nie? Tak, tak. Troszkę to nie bycie. Ona już nawet szlachetności nabrała, ta płyta, powiedziała. Inaczej brzmi, cieplej. To będzie, taki, to będzie taki złoty kruk, coś mi się wydaje, nie? Możecie tak. Jako gratis zawsze dodawać, nie? Tak, dokładnie. Jedna płyta, jak chce ktoś jeszcze drugą dla sąsiada, to jak się dobrze uśmiechnie, to myślę, że ale jest to pamiątka. Jest to jest też pamiątka dla oczywiście, nas. Oczywiście, nie, my możemy się tutaj śmiać. Tak. Były takie perypety, a nie inne, tak się oczywiście potoczyło, ale widocznie, jak ktoś mądry powiedział, tak musiało być. Tak, bo tak by nie było wtedy. Gdyby to było tak, jak było, to by nie. Tak nie było. Tak, o, nie, jakie to nie. Jest mądre. Brawo, to usta normalnie. Chciał się, kochanie, wytłumaczyć tu słowa do mojej żony, ona na temat ust to chodzi o mowa, nie? Że no, gada, że złote usta mam, czy coś, nie? To... Tak, pozdrawiam małżonkę, chodzi tak, o tak. Złotą mowę. Tak, złotą mowę, tak. Dobrze, moje drogie dziełchy, forma tradycyjna, na nią będziemy jeszcze czekać, ale myślicie, że 2024 to jest taki dobry rok? Myślimy, że tak. Myślimy, że tak. W 2022 mocno się wzięłyśmy do roboty. 2023 to jest dla nas też rok refleksji, na pewno wielu refleksji. I też dużo pracy. Też dużo bardzo pracy. Dużo. I 2024 to jest taki rok, gdzie możemy wszystko już też spokojnie podopinać. I może trochę konsumować. To jest fajne. My lubimy. Tak. Lubimy jeść. Czyli łączy nas coś generalnie. Państwo też już niedługo skonsumujecie ta płytę, jeszcze chwila będzie 2024 i mam nadzieję, że następnym razem, jak się już tu spotkamy z wesołą biesiadą, to powiedzmy, ja już jest. To ona. Dobra, wyczekajcie, bo ostatnie pytanie przed nami. Jo jest dziołcha ze Śląska, jo godą bo umia dobrze podrywać, chupa już dogodą bo. Dobrze, dziążki, to teraz przejdźmy do tego, co na co dzień w naszej liście, czyli jo jest dziołcha ze Śląska i teledysk, który pokazujemy, zrealizowany, taki troszkę teledysk. No, najpierw powiemy, że od 3 tygodni na naszej liście jest promowany, tam są głosy do góry, na dół, różnie się, ale dobrze zaradzi generalnie. I no, że w tym filmie, w tym obrazku jest pokazano odwrotność takiego tradycyjnego śląskiego życia, nie? Bo co, hop do roboty, nie? A dziołchy co? Karty! Karty, kameczka, ciasteczko, balanga. Ale obiad był przygotowany. Ale Kaj, Szkuba nie pierzu. Kaj, te to inne śląskie tradycje. To się teraz do Ikei jedzie. Aha. No. Rolada my zrobiły, kluski ukulały, kapusta była, ciasto było, wszystko do hopa przygotowane, więc nie mogło się zająć sobą. To jest takie przesłanie dla wszystkich śląskich dziołch, jak to dziołch, powiedzieć, no. Żeby też pomyślały czasem o sobie osobie. Trochę. Tak. I żeby się siadły, żeby pogadały tak. Z koleżankami, tak. Żeby się spotkały, napiły się wiśnióweczki, pograły w karty, a obiadek szybciutko i wtedy jest pięknie. I to jest życie. No dobrze. Życie trzeba celebrować. Śląsk jest piękny. No, tak, tak. I no teraz mi powiedzcie, kiedy to Richtig zrobiła te kluski. Wszystkie wykulały. No przecież my wszystko robimy razem. Rolady też? Tak. No dyć. Wiesz, tam jeszcze było później poza kadrami rolat? O, mięsna zimno. Jeszcze krupnioki były, ale faktycznie no, były. Już nie weszły w zdjęcia, bo zostały skonsumowane. Nie. Czyli coś w stylu, gdzie jest ostatnia parówka hrabiego Kenta. Kto zeżar parówkę? Tak. I parówkowym skrytożercom mówimy nie. Tu zmieńmy to na krupnioki. Dobrze, ale powiedzcie mi ten chwyt nudelkuli. To jest. To było ćwiczone jakoś, nie wiem. To wyszło na spontanie. To wyszło całkiem spontanicznie. Dziełcha akurat siedziały w drugim pokoju. Myśmy nawet tego nie widziały. Mieszkanie, w którym kręciliśmy na Nikiszowcu. Przepiękne mieszkanie, przepięknie wystylizowane, ale malutkie. Jak się rozstawiło wszystkie lampy, kamery, no to już było miejsce tylko dla jednej osoby albo nas jakoś ucisnąć. Więc mnie chłopcy zawołali, te zostały w drugiej izbie. Ja tak sobie otworzyłam po prostu szufladę, coś mnie tchnęło, a tam ta nudelkula. I chłopcy patrzą, ja bierto. Ja to po prostu tak wzięłam, sobie pomachałam i oni to skręcili. Więc ja też nie byłam do końca świadoma tego, że to jest akurat kręcone, że to będzie wykorzystane, a został z tego zrobiony bardzo dobry przewodnik też w tym teledysku. Fajnie, fajnie. Więc to był całkowity spontan. Całkowity spontan. Ja inaczej chciał podkreślić, to znaczy się, żeby było jasne, tu stoją mężatki.
tu stoi singielka. I już wie, jak obsługiwać Nudelkula. Na Śląsku. Na Śląsku. I obszaja wszystkim hopom. To było wszystko przemyślane. Także panowie, zastanówcie się, zanim wybierzecie numer do Agaty. Albo zobaczcie, co ma w szufladach, nie? Ja nikomu krzywdy nie zrobię. Nie. Jak go doma moja mama, same dobre. Dobrze, bo jedyne i niepowtarzalne dziełchy ze Śląska razem ze mną, dziewczki. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie, było mi niezmiernie miło. Mam nadzieję, że zaś się trafimy. I nam też bardzo dziękujemy za zaproszenie. Do zobaczenia zaś. No. Do zobaczenia. Wesoło biesiada, a my lecimy dalej. Dziękujemy. Sam, ze słońcem twarzą w twarz. Przed oczami mam mej drogi szlak. Idę tam ciągle sam. Me włosy mierzwi wiatr i marzę, by móc jej powiedzieć tak. Czekam na twój, choć mam. Ciepłem obejmują twarz. Czekam na wiatr, co suszy łzy. Czekam na jedno słowo my. Na czuły gest, co powie mi, że kochasz tak. A za mną drogi szmat. W marzeniach widzę jej anielską twarz. Idę tam ciągle sam. Wolno płynie czas i chciałbym, żeby mi powiedziała tak. Czekam na twój, choć mały znak. Czekam na ust twych słodki smak. Na dotyk rąk, co ciepłem obejmują twarz. Czekam na wiatr, co suszy łzy. Czekam na jedno słowo my. Na czuły gest, co powie mi, że kochasz tak. Ten szlagier ma 7 dni od premiery. Czy będzie musiał czekać 13 długich nocy, żeby pojawić się w top 10? Beata i Krystian dzisiaj jeszcze poza top 10.
być we dwoje cały czas, noc i dzień, o tobie miła śnie. 13 długich nocy o tobie śnie, liczę sekundy, minuty, noce i dnie. 13 długich nocy, tęsknię już, nie wypuszczę cię z obić moich, gdy wrócę znów. Ciągle myślę, że zatrzymał się czas, już zbyt wiele dni dzieli nas. Twoje ciepło, twoja miłość eliksirem życia jest. Bez ciebie życie sensu nie ma, bez ciebie staje w miejscu ziemia. Dzień w dzień tęsknię, choć wiem, że wkrótce spotkam cię. 13 długich nocy o tobie śnię, liczę sekundy, minuty, noce i dnie. 13 długich nocy, tęsknię już, nie wypuszczę cię z obić moich, gdy wrócę znów. Teraz to mieli im częściej oglądacie szlagierowe nowości zamieszczone na playliście o nazwie Szlagier Top 10 propozycje 2023, wtedy one zyskują lepszą pozycję w Top 10. Takie proste, nie? To wszystko ino uno zna szlagierowo.pl. Subskrybenci grupy LSS Szlagierowo.pl w głosowaniu na lista w terminie od 26 września do 2 października oddali łącznie 618 głosów, z czego najwięcej, 19%, uzyskał szlagier Lava Arkady Band. A innym razem rzucę czar i w kamień cię zamienię. Razem hej, pa, 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 śpiewaj z nami. Kto jest dziąka ze Śląska i ofę czwarno jest? Mam dziś apetyt na tę miłość. Come on, baby, oddam ci mój świat. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem płonę. Ręce w górę, bawmy się. Ręce w górę, dobrze jest. Taka będzie wiosna, jak i maj. Jaka w sejfie forsa, taki life. Nie mów, że się nie da i do góry los. Minie bieda, zmieni się twój los. Tak byś nie miało, choć stało się. Nie przestanę kochać ciebie. Nie wywinisz się z mych rąk, już nie. A już teraz mamy notowanie i finał 800+8. Dzisiaj 3 szlagiery slatują ze swoich placów, 6 szlagierów poszło aż do góry, 1 szlagier został na miejscu sprzed tygodnia. Jaki to szlagier? Przekonajcie się i zostańcie z nami.
Uwaga, Rostomili. Prosimy nie głosować na teledyski do top 10 listy śląskich szlagierów szlagierowo.pl w systemie SMS-owym od 1 października 2023 roku. Ten sposób głosowania zostaje wyłączony. Jak głosujemy na szlagiery do top 10? Na oficjalnym kanale szlagierowo.pl w serwisie internetowym YouTube utworzono jest playlista o nazwie Szlagier Top 10 Propozycje 2023. Tam umieszczane są nowości, czyli szlagiery, które biorą udział w cotygodniowym notowaniu Top 10. Top 10 tworzą szlagiery o największej oglądalności w danym tygodniu. Pozostałe informacje znajdują się jak zwykle na naszej stronie internetowej szlagierowo.pl w zakładce Regulamin głosowania. Trzy działchy ze Śląska jeszcze niedawno w tym studiu obok mnie, a już teraz otwierają top 10 dzisiejszego notowania i zaliczają niestety spadek. Są dwa oczka niżej jak tydzień temu. Wesoło biesiada. Jo jest działcha ze Śląska. Śląska, jo we czwarno jest. Jo jest działka ze Śląska, lubia fajnych chłopów mieć. Jo jest działka ze Śląska, jo godą bo umia dobrze uważyć. Te kochopy właśnie chcą, te karlusy ze Śląska, tak przystojni we. Te karlusy ze Śląska i obuczaja fest. Te karlusy ze Śląska i ogodą bą. Lubią se dobrze pojeść, takie chopy właśnie są. Czwarno jest, umia dobrze tańcować i każdy Ślązok o tym wie. Jo jest działka ze Śląska, jo godą bą. Umia dobrze podrywać, ufa już do godą bą. Te karlusy ze Śląska, łoni wiedzą, że jo jest wiela warto. I koszty już przekoną się. Jo jest działka ze Śląska, ufa godą bą. Szanuj taką działuszka i ten kobiet za żona ją.
mamy dziewiątka i mamy kolejny spadek tego szlagieru. Dzisiaj o 4 oczka niżej jak tydzień temu. Come on, come on baby, muzykantów. Czy blondyna koszto się uśmiecho, jak śpiewuj? Młodo czy tyż po makero siedzi w doma, porywuj. Nisko czy wysoko, kiero wpadnie w oko, rajcuja. Chudo czy puszysto, rzecz to oczywisto, szanuja. Dają kusiki mi dają przytula. A jak już jest ciemno, to te kierym zimno otula. Dziś wszystkie kobiety walczą z celulitym, jeronie. Joje wszystkie kochą, zarą coś na płochu, pieronie. Powietrze.